Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Super Dungeon Rompa Another. I na start parę słów wstępu przed rozpoczęciem tej, miejmy nadzieję, cudownej przygody. Słuchajcie, pewnie wielu z was się zastanawia, co ja właściwie robię. Przecież Super Dungeon Rompa Another 2 jest już na kanale, pierwszy chapter. Więc czemu teraz się zabieram nagle znikąd za serię pierwszą? Od razu tłumaczę, jakie to są plany, jak to wszystko tak naprawdę wygląda. Słuchajcie, moi drodzy, ostatnio mieliśmy różne gry na kanale fanowskie i pomyślałem, że czas zaserwować wam coś, co na pewno będzie solidne. Może nie będzie świetne, ale na pewno nie solidne. Dużo dobrych opinii, znany bardzo fangame. Ja osobiście go nie znam, poza tym, co dowiedziałem się z części drugiej. A wiecie, no troszkę wiem, więc doświadczenie może nie być aż tak cudowne, bo wiem, że przynajmniej trzy osoby przetrwają. Więc to jest dużo z jednej strony, ale z drugiej strony myślę, że i tak przygoda będzie świetna. Nie wiem poza tymi trzema ocalałymi nic. Co za tym idzie, znam ocalałych, co za tym idzie, będzie trochę inaczej wyglądało typowanie. Oczywiście wy możecie bawić się jak chcecie, ale ja przez to, że trzy osoby znam i te trzy osoby zawsze odpadały i z osób podejrzanych o morderstwo i z ofiar, to już od samego początku będę typował tylko dwie osoby. A po trzecim procesie będę typował osoby już pojedyncze, czyli czwarty, piąty proces to typuję po jednej ofiarze i po jednym mordercy. Chyba że się coś zmieni i na przykład podwójne morderstwo będzie w innym niż w trzecim rozdziale. Dodatkowo, seria będzie wychodziła oczywiście tak jak inne fangame, czyli po dwa dni, potem dzień przerwy na tryb wyspiarski, po dwa dni i tak ciągle. Odcinki będą po 30 minut, procesowe będą po godzinę, śledztwowe będą pewnie po 45 minut około, może być widełki jakieś plus minus 10 minut, więc musicie się na to przygotować. Dodatkowo ostatnio mam delikatne problemy ze sprzętem, nie chcę zapeszać w żadnym wypadku, ale jakby coś się stało, to od razu wam zapowiadam, że jakaś tam przerwa na kanale może wystąpić, także bądźcie o to gotowi, na pewno was poinformuję, jeżeli o tym nie wiecie. Macie zakładkę społeczność na moim kanale, wchodzicie tam i ja tam codziennie z rana piszę posta, co będzie dzisiaj się działo, co tam słychać, jakie są jakby... co się dzieje w ogóle u mnie, co się u mnie dzieje, także koniecznie polecam, jeżeli tam nie zaglądacie, to zaglądać, bo dużo osób stamtąd czerpie informacje i to jest właśnie najważniejsze. Co do tej przyrody? No zobaczymy. Nie chcę sobie postawić wysoko poprzeczki, bo wiecie co się dzieje, kiedy człowiek postawi sobie zbyt wysoką poprzeczkę. Po prostu zacznijmy. Instalacja była dosyć problematyczna, więc jakbyście mieli, ktoś by chciał też porać sobie w Rompa Another, to będzie musiał mi napisać w komentarzu, to można zrobić poradnik wam. Jeszcze jedna ostatnia ważna rzecz, już obiecuję, że przechodzimy dalej. Gramy tylko prolog i chapter pierwszy. Potem przechodzimy do oglądania. Dlaczego? Uważam, że Super Dungeon Rompa Another nie jest aż tak... fajną produkcję jak dwójeczka. Na dwójeczkę będziemy czekać bardzo cierpliwie. Mamy nadzieję, że drugi chapter pojawi się na kanale. Na ten moment jednak go jeszcze nie ma, nie jest przetłumaczony. Tutaj przetłumaczenie też jest takie do grania do pierwszego chaptera. Od drugiego chaptera oglądamy na kanale Zephyrum. Będę wam linkował, zrobię taką specjalną, powiedzmy, specjalny overlay, taki z monotłem. Wam tylko pokażę o to. Kojarzycie pewnie mniej więcej, jak to wyglądało. Te tło będzie sobie z tyłu, ja umieszczę małe okienko, dam duży link do kanału, żebyście też pokazali miłość tłumaczowi, który odwalił świetną robotę, miejmy nadzieję, i pozwolił mi na reagowanie na te filmiki, także to jest super sprawa. I to właściwie wszystko, możemy zaczynać, podejrzewam, że prolog będzie rozbity na dwa odcinki, przez to, że już tutaj przygotowałem 4 minuty dobre. Game start. W ogóle z czcionką miałem straszne problemy, ale udało mi się jakoś to ostatecznie ogarnąć, mam nadzieję, że nie będzie więcej smaczków. Bo nie wiem, czy jestem na to gotów. Po prostu nie wiem, czy jestem na to gotów. W ogóle jest taki biały boksik. Czekajcie, od tutaj ta linia prowadzi. Teraz dobrze im widzicie, ale to jest... Rozumiecie, o co chodzi. Z tą linią niestety nic... Znaczy, mogę teoretycznie zrobić, ale myślę, że takie oddzielenie też nie jest złe. Jeżeli by wam przeszkadzało, to dajcie koniecznie znać. To może jeszcze jak nie ponagrywam zbyt dużo, to wam to wytnę jakoś. Ale chyba to jest takie wyróżnienie. Po prostu takie wyróżnienie. To oczywiście ogłoszenie, że jest brutalnie i tak dalej. Jeżeli komuś to przeszkadza, to od razu wam daję znać, że uważajcie. No i tak, ja gram sobie w okienku, w ogóle teraz patrzę na OBS-a, widzę siebie dosłownie na ekranie. Grę mam na tym ekranie, który jest tam, sobie, nie patrzę na niego. Tylko po prostu na OBS-ie mogę grać w okienku, a i tak mieć to rozciągnięte, więc to jest spoko opcja. Na full screenie kiepsko się gra w takiej produkcji raczej. Hope Speak Academy. Szkoła z długą tradycją rozwijania utalentowanych osób na różnych polach dziedzinach nauki. Ta zatwierdzona przez rząd
uprzywilejowana szkoła celuje, żeby zebrać i wyedukować setki światowej klasy studentów, uczniów. Ukończenie tej szkoły jest uważane za gwarantowany sukces przez resztę życia tej osoby. Znając cel rozwinięcia nadziei co do przyszłości kraju, można powiedzieć, że zdecydowanie zasługuje to na nazwanie tego miejsca szkołą nadziei. Jeszcze jedna rzecz, bo zapomniałem o tym powiedzieć. Słuchajcie, spoilery, jakiekolwiek, czy śmieszkowe, czy nieśmieszkowe, czy pisanie w stylu o, ale zobacz, co się stanie w drugim rozdziale, nie róbcie tego. Będę bardzo brutalny i niestety musicie mi to wybaczyć, ale jeżeli zabawa ma być dobra, to ja muszę wiedzieć jak najmniej. I tak już wiem dużo, być może nawet dużo za dużo, więc naprawdę oszczędźcie sobie pisania czegokolwiek w stylu o, ale zobacz, co się odwali w trzecim rozdziale. Słuchajcie, ja to przeżyję, ja to zobaczę, ja już niedługo tam będę. Więc naprawdę proszę was, nie piszcie niczego, bo będę zmuszony was banować, a bardzo nie chcę to robić, a wiecie jak to jest. Spoilery z rompy to jest najgorszy rodzaj spoilerowania na świecie, nie spoilerujemy rompy, możecie spoilerować pierwszą część, drugą, Ultra Dispergers oraz V3. Żaden inny fangame, ani Super Danganronpa Another 2, ani H2O, ani Showtime, ani nic, co będzie w przyszłości. Tutaj skupiamy się tylko na tej serii oraz na oryginalnej sadze, więc zaznaczam od razu i przepraszam z góry, komuś, nie wiem, wejdzie koleżanka, brat, siostra, babcia. Nie interesuje mnie to. Będzie ban. Będzie ban, ostrzeżenie jest jedno. Jak ktoś zacznie oglądać od drugiego odcinka i to ostrzeżenie usłyszy, przykro mi. Musicie to zrozumieć. Na pewno chcecie, żebym ja wczuł się najbardziej w tą historię. Ja dam z siebie 100-200% dam z siebie, okej? Okej. Ogromny budynek szkoły leży w sercu miasta, przytłaczając każdego, kto go mija. Jakby to było centrum świata. Od razu też zapowiadam, że jeżeli jesteście nowi na kanale, to witam was serdecznie. Moja seria jest zazwyczaj prowadzona w bardzo przygadany sposób. Staram się szanować wasz czas, ale ja po prostu szanuję przede wszystkim swoje upodobanie do kombinowania, kminienia, rzucania myśli, pobudzania wyobraźni. Są dwa wymagania, żeby wejść do szkoły. Po pierwsze, musisz być licealistą. Po drugie, musisz być absolutnie perfekcyjny w swojej dziedzinie. Nie ma tutaj rekrutowania świeżaków, a do szkoły dostaną się tylko ci, którzy zostaną znalezieni przez samą akademię. To jest standard znany nam z trylogii, prawda? A tym, który stał przed tymi honorowymi bramami był... Halo, nikogo tu nie ma. Ja. Halo? Nikogo tu nie ma. Ja, jest i on. Słuchajcie, no pana Jukiego ja już kojarzę troszeczkę. No i tak jak mówię, no seria jest zrobiona z moją znajomością dwójki. Także, no słuchajcie, ja bym nie chciał wam spoilerować. Bardzo bym wam nie chciał spoilerować, ale no siłą rzeczy podczas typowania byście zauważyli, które postacie, których postaci nie typuję, które postacie w ogóle omijam. No także siłą rzeczy, no nie ukrywam, że wiem jaki los spotka Jukiego. I od razu zaznaczam też dla oglądających, że jeżeli chcecie nie poznawać losu postaci trzech, o których wiem, to niestety, ale to nie jest seria dla was. Jeżeli jednak chcecie poznawać te dwa uniwersa mniej więcej te samo, w sensie Super Danganronpa 1 i 2, bo z dwójki mam na razie pierwszy chapter tylko na kanale, no to jest dobre miejsce dla was. No jak wiecie, Yuki przeżywa. Przeżywa, więc... Ale to jest protagonista. Przeżywający protagonista nie jest jakimś... Nie wiem, super niespodzianką. No mieliśmy dosłownie jedną sytuację w V3, gdzie protagonista nie przeżyła do końca. Odpadła po pierwszym rozdziale. No, a... Reszta tak naprawdę przeżywa do samego końca. No i tak samo będzie z Yukim. Chyba, że to Słuchajcie, może jakiś plot twist. Okaże się, że nie wiem, że Yuki to jakiś... Nie wiem, android, jakiś robot, jakiś... No cokolwiek, różnie może być, także z jednej strony wiem, że przetrwa, z drugiej strony może być różnie. Po pierwsze, co powinienem powiedzieć na start? Jeżeli miałbym wytłumaczyć osobę, która teraz przeprowadza z wami ten monolog, nazywam się Yuki Maeda, chociaż raczej zbyt wiele osób nie będzie się nad tym zastanawiało. Jak widzicie, nie jestem przystojny, wysoki, ani nie mam dziwnej aury otaczającej mnie. Jestem rudy. Jestem kolejnym zwyczajnym uczniem, którego widzi się na ulicy każdego ranka. Moje umiejętności są przeciętne. Moje oceny właściwie są całkiem niezłe. Ale na skalę krajową także przeciętne.
mam ogromną ilość ciekawości, która prowadzi mnie, prowadzi moją chęć do zdobywania wiedzy, ale to nic wielkiego. Jako zwyczajny uczeń liceum, gimnazjum, aż do gimnazjum, byłem bardzo ciekawy Hope Speak Academy. Z tego też powodu wiem trochę więcej o szkole niż inni, jak mniemam. W ogóle to jest bardzo testowy odcinek, patrzę sobie na suwaki swojego dźwięku i wydaje mi się, że dźwięk powinien być ok, ale jeżeli byłoby za cicho, więc co, możemy zaryzykować i troszeczkę ten dźwięk podbić, ale wydaje mi się, że on powinien być dobrze. W tym momencie na pewno już powinien być dobrze. Ja coś to poprawię oczywiście. Znaczy, no. Home Speak Academy zawsze było specjalnym miejscem, miało specjalne miejsce w moim umyśle. I teraz stałem przed tym miejscem, a właściwie tuż przed jej bramami. Widziałem tą bramę parę razy w telewizji, ale przechodzenie przez nią jako uczeń sprawia, że robię się nerwowy. Czy ktoś taki jak ja naprawdę może tam wejść? Już generalnie przypomina mi bardzo Makoto. Oczywiście to chyba jest słuszne skojarzenie. Mogę zrozumieć, dlaczego ludzie mówią, że są ciekawi... Mówią, że bycie ciekawym czegoś i doświadczanie tego to zupełnie dwie inne rzeczy. Zanim nawet wszedłem, byłem przytłoczony przez niesamowitą obecność tej szkoły. Niesamowitą taką prezencję. To jak się prezentowała mi. Możecie się zastanawiać, dlaczego jestem teraz taki spięty. Ponieważ mam zacząć moje nowe szkolne życie? To prawda, ale zanim przejdę do prawdziwej przyczyny, powinienem zacząć od tego, co się stało zeszłej nocy. O, nawet komputerek jest jak u Makoto. Tak, piję ze słoika. Nie potrzebuję kubka, jest mi wygodnie. Dziękuję, od razu uprzedzając. Chcę wiedzieć tak dużo o Ultimate'ach z tego roku, jak tylko mogę. Ja właściwie znam tylko jeden Ultimate i to jest Ultimate Yukiego. Dwóch pozostałych osób, które przetrwały, nie mam pojęcia, jakie są ich Ultimate'y. Więc przejrzałem wszystkie internetowe tematy, żeby znaleźć tą informację. Jedynymi uczniami na szczycie ich, powiedzmy, dziedzin. Jedynie uczniowie na szczycie ich dziedzin są wybierani przez Akademię, przez Hope Speak Academy. I oni nawet mają, są na tyle popularni w internecie, że mają tematy dotyczące ich, żeby ludzie dyskutowali na ich temat. Okej. Okay. 17 temat. Kto jeszcze? Ultimate Professor, pracujący w uniwersytecie. Okej. Okay. Rozgrzana rozmowa tyczyła się uczniów z tego roku. Niektóre z nich widziałem nawet w gazetach i telewizji. Ultimate Lazy Bones. Okej, czy to jest policjant? Tak, na przykład Ultimate Policjant, który walczy z przestępcami na froncie, posiadając niesamowite zdolności, niesamowity intelekt i niesamowite zdolności fizyczne. Okej, ciekawy talent. Ultimate Professor, znana na całym świecie przez pracę na najbardziej prestiżowych uniwersytetach, która zajmowała się po prostu studentami. To jest tak zabawne, mieć talent Ultimate Professor, wykładać na uczelni, po czym iść do liceum, nie? Znaczy wiadomo, że to jest Hope Speak, ale... I chyba ją właśnie znam, ale nie pamiętam, jak ona się nazywa. Piłkarz. Ultimate Piłkarz, który aktualnie po prostu rozwala całkowicie młode drużyny piłkarskie i niedługo ma przenieść się do wielkich klubów w Premier League. Inni wspomniani to Ultimate Pilot, Ultimate Chirurg, Ultimate Sprinter, Ultimate Sniper, Ultimate Cheerleader, Ultimate Prawnik. Ho, ho, ho. Wszyscy po prostu świecili w porównaniu ze mną. Mówiono też o dziwnej osobie, którą nazywali Ultimate Exorcystą, ale ta osoba musiała też być znaleziona przez swój niesamowity talent. Gdy ja jednocześnie byłem coraz bardziej podekscytowany i zdenerwowany, moja ciekawość co do Ultimate'ów dalej się nawarstwiała. I zapytacie pewnie, dlaczego miałbym się niby martwić. W końcu, ja, zwyczajna osoba, z niczym więcej niż głodem wiedzy, w końcu ja byłem taką osobą, więc skąd to całe zamieszanie?
Znajdziecie to w moim liście, który przyszedł i zapowiedział mój pobyt w szkole. W tym roku Hope Speech Academy zrobiło loterię, żeby wybrać jednego zwyczajnego ucznia, żeby chodził do naszej szkoły. Zostałeś wybrany i zapraszamy cię do dołączenia jako Ultimate Szczęściarz. Klasyczny talent, absolutnie, ale według mnie to jest bardzo taki charakterystyczny talent dla całej serii. No wiadomo, że w jedynce i w dwójce tak naprawdę tylko wykorzystany, aczkolwiek bardzo to jest fajny motyw i bardzo mi się to podoba. No i to taki list z Hogwartu, jakby nie patrzeć. Tylko na jeszcze rzadszy, bo tutaj dosłownie jedna osoba na kraj dostaje na rok taką szansę. A nawet może rzadziej. Zgadza się. Ultimate szczęście, szansa, fuks, dobra fortuna. To tyle. Zostałem wybrany spośród milionów licealistów w całym kraju. Szczerze, trochę żałuję, że zaakceptowałem ten list. Ale biorąc pod uwagę, że wchodzę do akademii w fantastycznym, znanym na całym świecie liceum, które jest szansą na sukces, ciężko było tego nie zaakceptować. W całym kraju było tylko paru Ultimate uczniów. Znaczy paru, no kilkunastu. Móc być kolegą z klasy tych osób było dla mnie już wystarczającą ekscytacją. Ale teraz, kiedy stałem przed masywnym budynkiem, który był tuż przede mną, dlaczego czułem się troszeczkę przytłoczony? Jest 7:50, wszyscy świeżacy mają zebrać się w hali wejściowej przed 8, więc chyba czas na mnie. Skoro jest zbyt późno, żeby wracać, będę pozytywnie nastawiony. Powinienem zacząć od wejścia do budynku. Nie mogę przecież stać tutaj wiecznie. Tak, racja. Zróbmy to. No i wchodzimy. Wchodzimy, przychodzimy te mury skąpane krwią. Ulala. Wow, to wnętrze. O samej placówce nie było zbyt dużo informacji, więc to pierwszy raz, kiedy je widzę. Też siak, chodźmy do sali wejściowej. Pozostali Ultimate, zastanawiam się, czy oni już tutaj są. Generalnie wspomnę wam o jeszcze jednej rzeczy, może już nie aż takiej wesołej, ale no, trzeba będzie coś z tym wykombinować. Pisałem też do osoby, która nagrywa na YouTubie przetłumaczone free time eventy, bo chciałem wam te wszystkie free time eventy pokazać. No i niestety ta osoba napisała mi, znaczy nie odpisała mi, właściwie jak pisałem komentarze pod tymi filmikami, to one były usuwane, więc podejrzewam, że po prostu nie ma ochoty. Szkoda, że nie odpisała mi tego, ale to już trudno, to filmik tej osoby i ta osoba ma do tego pełne prawo. Tak czy siak, nie wiem co zrobimy z free time eventami. Na razie grając w serię po prostu będziemy się skupiać na graniu w serię i będę robił jakieś tam free time eventy do wyboru. Później będę niestety musiał zaakceptować free time eventy, które będzie wybierała osoba, która będzie tłumaczyła filmik. No ale jak już przejdziemy całość, to postaram się może coś wam skleić, może jakoś po prostu będę w pierwszym chapterze po kolei tak wszystkie eventy klepał, nagrywał, potem drugą osobę, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, aż do 16. Zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie. Nie muszę się denerwować, akademia rozpoznała moje szczęście jako talent, więc może być z tego dumny. Muszę być pewny siebie. To prawdopodobnie będzie bardzo dobre miejsce. Uspokoiłem się i zdecydowałem. Tak, jestem już w Hope Speech Academy. Kolejny krok, który zrobię, będzie pełen nadziei. O, myślałem, że jeden zrobię i będzie po mnie. A zrobiłem nawet parę kroków. Ale chwila, czy to jest wejście? To powinna być sala wejściowa, okej. Wchodzimy. Sala wejściowa. Z tego co pamiętam, wszyscy świeżacy mieli się tutaj zebrać. Kiedy wszedłem do środka, to co zobaczyłem, to było... Ulala. Tak, ja to profesorkę kojarzę i kojarzę jeszcze takiego gościa jednego. Ło, co to za talenty? I tego gościa w zielonych włosach kojarzę. To teraz wam powiem, nie będę wam tutaj nawet w żaden sposób tego... powiedzmy, was bajerował. Oni. Ale będę zaraz zgadywanko będzie robione. Już mam swoje typy nawet. Ha? Kolejna osoba przyszła. Słyszałem, że... jest tym razem 15 nowych uczniów. Więc to musi być wszystko. 15? Okej, teraz pytanie, czy jeżeli jest nas 15, to jak to będzie zrobione? Czekajcie, szybkie obliczenia w głowie. 12.
2, 4, 7, 9, 11. Wychodziłoby na to, że znowu może być motyw, że ktoś zginie jak Junko w pierwszej części. Bo jeżeli by rzeczywiście przetrwały 3 osoby, to 15 odjąć 3 to jest 12. I zakładając, że odpadają 2 osoby, 2 osoby, 3 osoby, 2 osoby, 2 osoby, czyli 8 plus 3, 11, to brakuje jednej osoby. Cenną wiedzę mam, przyznaję, mam cenną wiedzę, ale myślę, że to i tak nie zepsuje nam zabawy i poznawania tej fabuły. Podobno fabuła jest bardzo skomplikowana. Witaj, też jesteś świeżakiem, co? Nie wiem, jeszcze kto mówi, więc zaraz będziemy pracować nad głosami. Co tam robicie? Haha! Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Oni są tymi, którzy zostali wybrani, żeby wejść do Hope Speech Academy w tym roku, jak ja. Symbole nadziei stały tuż przed moimi oczami. Czy to jest muzyczka z dwójki? O, okej. Okay. Ja nie ruszam. Yuki sam kontroluje, czekajcie. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Zgadza się. I dwóch rycerzy. 17 uczestników. O mój Boże! Czy jesteśmy na to gotowi? Hej! Wy jesteście świeżakami z tego roku? Jaszka! Przyszedłeś ostatni. Chociaż nie powinienem się z ciebie śmiać, ponieważ byłem 14. Powiem wam, że moje pierwsze skojarzenie przez tą fryzurkę to trochę pirat, ale wątpię, żeby to był pirat. W sensie nic nie wskazuje z jego ubioru, że to jest pirat. Ale stałem, że to jest jakiś morski talent. Osobiście przypomina mi troszkę... troszkę mi przypomina, nie wiem dlaczego, Kazuichiego. Tak mi się skojarzył, pierwsze moje skojarzenie. Trochę Kaito. On wygląda na takiego wczasowicza, ale taki coś związane z tropikami talent, albo z jakimś morzem. Wow, przyszliście wszyscy wcześniej. Myślałem, że będę mógł trochę sobie spędzić czasu, zanim nadejdzie ósma. Okej, okay. Nie za bardzo. Nie minęło dużo czasu, o czym się tutaj zebraliśmy. Okej, okay. Kim ty możesz być? Nie wiem dlaczego, ale pierwsze skojarzenie, jak na nią patrzę, to perfumy. Może jakaś kosmetyczka, może jakaś taka sprzedawczyni, taka obchodna sprzedawczyni domowa? Podejrzewam, że to może być jakiś masaż. Jakiś ten związany właśnie z masażem, z jakimiś kosmetykami, z pięknem ogólnie. Właściwie nasza grupa weszła tutaj razem. Ale chwila, ona ma taką przywiązaną bluzę. Z drugiej strony taka przywiązana bluza mi się kojarzy strasznie z mechanicznymi talentami. Typu właśnie jakiś mechanik, jakiś taki... No nie wiem, skazujcie mi się też kojarzy. Wszyscy mi się do skazujcie mi kojarzyć. 15 skazujczych. Wszyscy podejrzani! Więc wy dopiero się tutaj pojawiliście, tak? To jest policjant, tego już znamy. Gościa ma czerwone oczy. Słuchajcie, biorąc pod uwagę wiedzę z dwójki, czerwone oczy to nie jest coś, czemu ufam do końca, więc... mam na ciebie oko. Mam na ciebie oko. No raczej. Nie, to nie jest ten głos. No raczej. Teraz ciebie przyszedłeś, wszyscy tutaj jesteśmy. Jeszcze wypracuję to, dajcie mi trochę czasu, okej? To są Ultimate uczniowie, którzy są absolutnie najlepsi w swoich dziedzinach. Zauważyłem takich, którzy całkowicie wyróżniali się od mojego poziomu, ale większość z nich wydawała się być przyjaznych i miłych. Miło mi was poznać. Więc będziemy kolegami z klasy w tym roku. To jest sprinterka, moi drodzy. Była nawet w tym temacie. Muszę pamiętać o tym temacie, chociaż przyznam wam, że dosłownie nie pamiętam nikogo z tego tematu już, oprócz sprinterki. Haha! Nie możesz się doczekać nowego roku szkolnego w Hope Speech Academy. Okej, to jest cheerleaderka? Widziałam wielu dziwaków, kiedy słyszałam o tym... Pomyślałam o masie dziwaków, kiedy usłyszałam o tym całym Ultimate, ale wy wyglądacie dosyć normalnie, z tego co myślę. To jest pilot. O, więc to nie byłem tylko ja. Byłem w połowie podekscytowany i w połowie zmartwiony, że moi koledzy z klasy tacy będą. To mnie zaskoczyło, byłem taki zmartwiony spotkaniem reszty, ponieważ byłem jedynym uczniem wybranym przez moje szczęście. Ale ci z prawdziwymi talentami Ultimate, którzy myśleli o tej samej rzeczy? To jest reszta pokrojówka. Hej, ludzie! A co wy na to, jeżeli przedstawimy się sobie? Skoro wszyscy już jesteśmy? Okej, to jest jakiś byczek, to jest taki... Z twarzy przypomina mi jakąś taką typową postać z Fangame'a, ale z, no, oczywiście przypakowaniem taki Nekomaru bez koszulki, nie? Masz na myśli...
samo przedstawienie. To trochę zajmie, zanim nauczyciele tutaj przyjdą, a my nie znamy nawet swoich imion. Jeżeli będziemy kolegami z klasy w Hope Speech Academy, nie powinniśmy się trochę lepiej poznać? Teruja. Nie mam pojęcia, czy on ma talent, szczerze. Teraz w ogóle wygląda inaczej. W kolejnej części on wygląda trochę jak taki... Nie wiem, jakiś... Jakiś kurde łowca przygód? Nie wiem, czy był jego talent. Chyba nie było jego talentu. Tak jak kojarzę. Przełamanie lodów. Mnie to już troszkę przytłoczyło. Ma tęczę na bluzie? To brzmi jak dobry pomysł. I tak nie mamy nic lepszego do roboty. Poza tym powinniśmy przynajmniej znać swoje imiona. Okej. Czy to jest jakiś weterynarz? Chyba był weterynarz, a kto jest prawnikiem w tym zestawieniu w takim wypadku? W ogóle babka, która stoi dosłownie pomiędzy tablicą a prawą zbroją na górze mapy, tam w tamtym kierunku mniej więcej, wygląda jak Angie. Trochę. Ale czy my mamy klauna w ogóle? Ta babka wygląda jak klaun. Albo facet w sumie to jest, nie wiem. Chyba mamy to ustalone. Czas na przedstawienia, szansa, żeby dowiedzieć się trochę o reszcie po raz pierwszy. Zacząłem być trochę ciekawy. I chcę pograć tak długo, tak jak długo będę mógł poznać moich kolegów z klasy. Biorąc pod uwagę, że dopiero się spotkaliśmy, zaprzyjaźnijmy się z po trochu, rozmawiając. To było trochę niespodziewane, ale tak się robi właśnie przyjaźnie, prawda? Okej. Zacznijmy z tą piątką. Okej, czyli mam podział na piątki. Możesz zapisać swój progres w kanwie w prawym górnym. Jezu, dziękuję pięknie. Ej, oni chodzą! Jakie to jest przyjemne! Patrzcie? Oni sobie na dole chodzą i ze sobą gadają. Ale to jest super, dobra. Typowanko. Kim jesteś? Czy od razu usłyszę talent? A to jest pilot, okej. Hej, nazywam się Haruhiko Kobashikawa. Miło mi się poznać. Cześć Haruhiko, nigdy nie zapamiętę twojego nazwiska. Dogadajmy się! Ultimate Pilot, dobrze. Zgadnięte, ale pamiętałem to akurat z tej rozpiski, która była w internecie. Kobashikawa? To ten Kobashikawa, który był na ustach... Który był testowany... W sensie było nim głośno przez to, że był testowany w locie testowym samolotu pasażerskiego w Narita Airport? Ha, znasz mnie? O, to trochę zawstydzające. Racja, jestem Kobashikawa. To właśnie ten, o którym słyszałeś. Haruhiko Kobashikawa. Ach tak, myślę, że widziałem go w temacie dotyczącym uczniów wczoraj. On ogólnie, wydaje mi się, że to będzie taka ciepła dusza, ogólnie będzie ranking poprologowy, gdzie będę dał swoje predykcje co do całej serii, więc nie będę na razie o nich zbyt dużo mówił. Nie martwcie się, to nie jest tak, że ja pomijam to, tutaj będę raczej mówił, kogo mi przypominają. No ten typ mi przypomina strasznie takiego jakiegoś Kaito, osobiście. Więc no jeszcze ma taki lotniczy talent, jakby jej patrzeć, więc może coś w tym będzie, może coś w tym będzie. Bardzo ciepły ziomek się wydaje być. On jest Ultimate Pilotem, który... latał już w wieku 5 lat, a potem stał się ekspertem w operowaniu wszystkimi pojazdami lotniczymi, jak helikopterami, samolotami, a nawet jakimiś tam kosmicznymi rzeczami. Parę dni temu poproszono mnie, żebym poleciał samolotem z prawdziwymi pasażerami, żeby świętować moje przyjęcie do Hope Speech Academy jako Ultimate Pilot. To, co robiłem, to uliczne testy lotnicze, przewozy towaru, akrobacje, ale wożenie ludzi prawdziwym samolotem było dosyć zabawne. Oczywiście, ktoś inny musiał robić ogłoszenie dla mnie, ponieważ byłem okropny w obcych językach. Bycie pilotem, czy to nie wymaga dużych umiejętności? Cóż, to prawda. Przynajmniej przez większość czasu. Ja prowadzę używając moich zmysłów. Trochę mi się kojarzy to z Leonem z kolei, że on nie do końca trenuje, ale po prostu jest dobry w tym, co robi. Latałem samolotami, odkąd byłem malutki, bez żadnych instrukcji. Nigdy nie uczyłem się tego.
używaniu zmysłów? A co jeżeli jeden błąd doprowadzi do katastrofy? Czy właśnie tak wyglądają geniusze? Swodroru, jak ty się nazywasz? O, przepraszam, nazywam się Yuki Maeda. Mam nadzieję, że będziemy dobrymi przyjaciółmi, Haruhiko. Ta, nazywaj mnie Haru. Dogadamy się. Okej, okay, wygląda na bardzo wesołego i bardzo socjalnego. To wielka ulga, wiedząc, że nie jest typem takiego wściekłego geniusza. No ale na takich czekamy, mój drogi. Dobra, pogadajmy jeszcze z tą, no jak na moje to jest pokojówka, albo jakaś dysposia domowa. Hej, nazywam się Akane Taira. Miło mi cię poznać. Pokojówka. Spodziewałem się. Akane Taira przyciągnęła uwagę wszystkich w tym temacie. Bycie Ultimate pokojówką, będąc Ultimate pokojówką, ona doskonale gotuje, sprząta, zajmuje się gościnnością, zarządzaniem i wszystkimi usługami poza paroma. Ona pracuje, ona jest zatrudniona, więc bardzo często podróżuje. Gdy tylko ktoś ma pieniądze, żeby być w stanie ją wynająć. Jej piękny wygląd i jasna osobowość bardzo sprawiły, że jest bardzo rozchwytywana przez różnych biznesmenów. Miło mi cię poznać, jestem Yuki Maeda. Mi też ci miło poznać, Yuki. Rozumiem teraz, kiedy spotkamy ją naprawdę, dlaczego ludzie mówią, że chciałbym mieć tyle pieniędzy, żeby wynająć Akane. Myślałem, że to naprawdę ciężko, żeby zobaczyć prawdziwą pokojówkę w tych czasach. Chyba, że się idzie do jakiejś kafejki z pokojówkami w Akihabarze. Oj, byliśmy w Steins Gate'a w takich właśnie kawiarenkach. Kawiarenkach dla pokojówek? To jest tylko kawiarenka. Proszę, nie będziesz mnie... Chyba nie będziesz mnie porównywał do tych pracownic na pół etatu. Przepraszam, Akane? Akane chyba pokazała właśnie pazur. To, co ja robię, nie jest dla otaku. Jestem bardzo dumna z mojej pracy, ponieważ to pomaga ludziom, jeżeli potrzebują szczęścia. Łapiesz? Nigdy więcej tego nie mów. Przepraszam, to był pierwszy raz, kiedy... To była pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, kiedy zacząłem ten uniform. Teraz, kiedy wiesz, to w porządku. Skoro jestem taka utalentowana w pomocy innym, pomogę ci, jeżeli będziesz miał jakikolwiek problem. Taka trochę Kirumi, prawda? Ale z charakteru przypomina mi bardziej jakąś Miu, albo jakąś taką Akane. Taka, że niby jest normalna przez większość czasu, ale pokazuje taki pazur. Ona jest miłą osobą, z jasną osobowością. Jej praca wydaje się być dla niej wielką dumą. Wciąż mam uczucie, że ona... Naprawdę łatwo jest ją zezłościć. A to ciekawe, bo takie pokojówki powinny być chyba bardzo cierpliwe. Słuchajcie, moi drodzy. To jest niestety koniec tego odcinka. No, co wam mogę powiedzieć? Jestem już zauroczony. Już moje szare komórki myślą sobie, Bobru, w tej grze możesz w końcu naprawdę słuchać postaci, które coś mówią, bo te słowa mogą mieć znaczenie. A nie jak w innych fangame'ach, które ostatnio odrywaliśmy, gdzie z tym znaczeniem bywało różnie. Inne fangamy to właśnie widać na dole ekranu, teraz właśnie idą. Teraz w lewo, w prawo, lewo, lewo, lewo i stanął pod ścianą. To są właśnie inne fangamy, tak właśnie wyglądają, a my jesteśmy teraz w zupełnie innym miejscu. Jestem naprawdę mega, mega podjarany, mega, mega nie mogę się doczekać tego, co będzie dalej. I tak jak mówiłem, powolutku w tej serii będziemy szli do przodu. Jutro widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, jeżeli coś by się zepsuło, pamiętajcie, żeby zerkać codziennie na karty społeczności. Mogę tam napisać nawet z telefonu, więc jeżeli by coś się stało, to dam wam znać. Jak zwykle zapraszam was do serii komentarzy. Przypominam, zero spoilerów co do tej części, do Super Danganronpa 2 i do innych fangame'ów. Tylko saga Danganronpa oryginalna może być spoilerowana na dole, więc też osoby, które nie oglądały, przypominam, słuchajcie, obejrzcie najpierw trylogię. Potem siebie zabierajcie za fangame'y. Te fangame'y nie ucierpną, te odcinki nie ucierpną, one tu zawsze będą. A jak szybko obejrzycie, to może nawet nadrobicie. Także polecam, oglądajcie. Zapraszam również na mojego Patronite'a. Jeżeli chcecie być na liście na początku odcinka, to jest zaszczytne miejsce i mam nadzieję, że będzie się wypełniało jeszcze bardziej, bo każde wsparcie jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku, poznajemy wtedy pozostałe
12 postaci i pewnie będzie jeszcze jakaś scenka po tym wszystkim. Mam nadzieję, że zmieszczę się w jednym odcinku, jak nie, to być może będą nawet 3 odcinki z progu. Musicie mi to wybaczyć, naprawdę nie śpieszę się z tą serią i wszelkie pośpieszanie będzie przeze mnie po prostu ignorowane. Jeżeli wam nie pasuje, to na pewno macie jeszcze inne środki do oglądania rompy. Ja na swoim kanale prowadzę serię po swojemu, tak jak wielu z was, mam nadzieję większość to kocha, w pełni z moimi rozkminami, w pełni z moimi różnymi przemyśleniami, z porównaniami, to jest właśnie to, co kocham robić. Naprawdę, w pełni kocham to robić. No, także dziękuję wam ślicznie za uwagę, trzymajcie się ciepło, jutro widzimy się w odcinku o godzinie 16, także hej, pa, pa!